że zaraz wraca, że tylko do sąsiadki na chwilę musi zajrzeć, bo dostała SMS-a, no ale to już 20 minut, no nie no, chyba dłużej. A do sąsiadki? No coś z tym, przecież ta jej ukochana sąsiadka, ta staruszka, no to przecież ona zmarła na COVID. No wiem, no przecież mieszkam w tej samej klatce, co pani Nadia. No tak, no to masz najlepsze informacje, wiesz najwięcej. To może coś jej się stało, nie wiem, za słabo, może trzeba tam iść coś sprawdzić. Albo nie wiem, może jednak ją porwali. No co ty, porwali? Słuchajcie, pani Nadia bardzo przeżyła śmierć tej, wiecie, swojej ukochanej staruszki, tej sąsiadki, którą się tak długo opiekowała. Ale to mówiłaś, że ona zmarła na COVID, tak? No to całe szczęście, że Nadia się nie zaraziła. Nie, nie, to było tak, że ona trafiła do szpitala z jakimś tam problemem ortopedycznym, bo miała mieć planowany zabieg, no bo miała już bardzo duży problem z poruszaniem się i tam się zaraziła COVID-em, tak? Po tygodniu jakiejś obecności. No czekali, czekali, robili jakieś badania, no ale niestety już stamtąd nie wyszła. No to ja też znam taki przypadek, jak starszy pan trafił na badanie komputerowe kręgosłupa i się okazało, że na sali ktoś miał COVID, pozarażał wszystkich, no i niestety ten miły, cudowny staruszek z chęcią do życia, pełen energii, też zmarł. No niestety. No ale słuchajcie, wydaje mi się, że po prostu przyjechał syn tej sąsiadki, żeby, wiecie, uporządkować mieszkanie. Nie wiem, no pewnie będzie sprzedawał. No nic, tak czy siak nie naciskajmy na nią, tak? Pani Nadia ma konstrukcję zewnętrzną, że ona jest silna, że wszystkim pomaga, no ale jednak to ją dużo kosztuje, tak? No, uwierzcie mi, widziałam, jak ona zareagowała na wiadomość o tej śmierci, tak? Widziałam, co się z nią dzieje, jak się dowiadywała o tym, że kolejni seniorzy odchodzą. Ona naprawdę tylko zewnętrznie jest taka silna. No, racja. Racja. No, znasz ją najlepiej. A ty, Olga, ty nadal jakby mieszkasz tam w tej swojej kawalerce? Bo z tego, co mówiłaś, to twój mąż jest nadal na Bali. Myślałam, że wrócisz do loftów. Loft sprzedajemy, tak, Norbert jest na Bali, planuję przyszłość osobną, ale słuchajcie, to naprawdę nie jest temat na dzisiaj, nie chcę mi się gadać ani o Norbercie, ani o moim ojcu, okej? Okay? Słuchaj, a propos ojca, to uważam, że powinnaś pójść na terapię. Naprawdę uważam, że masz z nim problem. Cały czas powtarzasz o tym, jaką ci krzywdę zrobił i jak to cała ta sytuacja jest zła. No, szczególnie jak ostatnio kazał ci przysyłać zdjęcia. Słuchaj, nie denerwuj mnie, okej? Okay? Nie chcę o tym rozmawiać. Ani o ojcu, ani o Norbercie. Dzisiaj ani słowa. To jest, jeżeli chodzi o mojego ojca, to jest skończony idiota, egoista, dupek i jeszcze złodziej. I wiesz co, dobra, jak będę chciała o tym gadać, to po prostu sama o tym opowiem, okej? Okej, okay, sorry. Dobra, 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 zmiana tematu. Słuchaj, to może powiedz, Olga, jakie ty masz plany? No, sprzedajemy loft, dzielimy majątek, no i kupuję coś dla siebie, nie wiem, bo w sumie się zastanawiałam tak, czy, wiecie, jakiś apartament w jakiejś fajnej dzielnicy, czy może po prostu dom za miastem? Dom? W sensie, wiesz, to jest duży obowiązek, taki dom. I ty dużo pracujesz. Bardzo dużo cię nie ma w domu właśnie. I nie uważasz, że to jest niebezpieczne, że będziesz tak sama? No dlaczego miałoby być niebezpieczne? Przecież można zainstalować alarmy. Zresztą nie kupuję, nie chcę kupować domu na odludziu. Tak powiedziałam, za miastem, a nie na odludziu. No w sumie tak. No, jeżeli to wśród ludzi, to nie jest tak niebezpiecznie. Da się to wszystko zabezpieczyć. No, a poza tym jakby zależy mi na tym, żeby, wiesz, mieć kontakt z naturą, tak? No, a zresztą i tego już jestem prawie pewna, że chcę założyć, wiecie, fundację dla kobiet, wobec których była stosowana przemoc. Znaczy, nie tylko fizyczna, ale też, wiecie, no przemoc, no to są też wulgaryzmy, przemoc psychiczna, rzucanie jakby talerzami i tak dalej. Nie ma usprawiedliwienia, że żółte papiery, że tatuś mnie nie kochał, mamusia biła, czy tam na odwrót. Nie ma na to usprawiedliwienia, tak? Przemoc to jest stan umysłu. Właśnie, Czarek, ty mówiłeś coś takiego, że toksyna to stan umysłu. Osoby, które stosują przemoc, to jest też stan umysłu i nic nie usprawiedliwia. Ani mojego ojca, ani Norberta, obaj nie powinni zakładać rodzin. Nie, to jest fantastyczny plan, naprawdę. Taka fundacja to marzenie. Ja też no, w przyszłości chciałabym się zająć pomocą skierowaną wobec dzieci i jakoś tak się zaktywizować. No wiadomo, na początku to chcę się skupić na moim maleństwie, ale to nie znaczy, że nie będę w ogóle działała. Chcę działać i pomagać Wam prężnie. Także Olga, naprawdę super pomysł i ci gratuluję go. No, jeszcze w ogóle namawiam moją mamę, która powoli się wybiera na emeryturę, żebyśmy jakoś, nie wiem, wybudowały jakiś bliźniak, wiecie, żebyśmy kupiły działki obok siebie i jakoś tak zamieszkały w miarę blisko. Bo ona jest, wiecie, taką
fajną, taką delikatną, taką bezszelestną, można powiedzieć, osobą, jeżeli towarzystwo naprawdę byłoby fantastyczne. Bo to nie jest taki typ, wiecie, że wpada, zagląda do szaf, wtrąca się, co jest na obiad, absolutnie nie. Kocha bezwarunkowo, akceptując absolutnie wszystkie moje wybory. Znaczy, to nie znaczy oczywiście, że nie ma swojego zdania, tak? Ale wiecie, te przestrzenie wolności, które mi dała, no to to jest naprawdę mój największy kapitał i taki no, posag, można powiedzieć, tak? I wykształcenie, dzięki któremu mogę być niezależna. No można chyba powiedzieć, że moja mama to w tej chwili moja najlepsza przyjaciółka. Nie, to jest cudowna, wspaniała perspektywa, naprawdę. No i przy energii mojej mamy, no jak się okazało, że perspektywicznie myśli o przejście na emeryturę, no to to jest pod tym względem świetna wiadomość, bo jej, wiecie, energia, pasja i to, co robi w wielu dziedzinach, no to będzie genialnym wsparciem w fundacji, tak? No, zresztą w ogóle jej pomoc będzie nieoceniona. Nie, fantastycznie, naprawdę. No, tylko mama na razie nie chce mieszkać w bliźniaku, ale nad tym popracujemy, zobaczymy, co czas przyniesie. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Pod wrażeniem tego, o czym mówisz. Masz jakieś niesamowite plany na przyszłość. I mam poczucie, że wszyscy moglibyśmy się od ciebie uczyć i czerpać z tego, jaką masz postawę i o czym mówisz. Słuchaj, mogę tylko powiedzieć. Piękna, inteligentna, fantastyczna, świadoma siebie kobieta. Dobra, bo mnie tu zasłodzicie. Najpierw to niech ja się przeprowadzę, niech ten dom zbuduję, a fundacja niech zacznie działać. No i mam nadzieję, że wszyscy będziecie działać wspólnie ze mną, także że mogę liczyć tutaj na wasze wsparcie. No i jeszcze tak poza tym, to może się uda wrócić do mojej pasji z lat młodzieńczych, do malowania sztalugi, w końcu jeszcze mam. Wspaniale. Słuchaj, jak patrzę na ciebie i przypomnę sobie ciebie, no, nas w ogóle, na początku pandemii, no pamiętasz nasz konflikt na początku? Jak byłyśmy o siebie zazdrosne, no teraz jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Można powiedzieć, że obie zrobiłyśmy krok milowy. Tak. I masz piękną pasję, malarstwo. No, wiecie co? Ja w ogóle ostatnio przeczytałam świetną książkę. Biografię o tytule Jeremianka. Jeremianka? O czym? Tak? Jeremianka, tak, tak. Maria Jarema. Czekajcie. Maria Jarema. Jest już. Ona o sobie zawsze Jarema, o niej najczęściej mówią Jeremianka. Kobieta awangarda, emancypantka, zaangażowana aktywistka o niekwestionowanym autorytecie. Jest to jedna z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystek XX wieku. Dziewczyna ze Starego Sambora na Kresach, która przyjechała do Krakowa, by wymyślić sztukę na nowo. Studiowała pod kierunkiem Ksawerego Dunikowskiego, współtworzyła grupę krakowską i teatr Kriko, właśnie z nią najchętniej współpracował Tadeusz Kantor. Ukochana żona Kornela Filipowicza, matka Aleksandra, siostra bliźniaczka Nuny, ceniona przyjaciółka między innymi Różewiczów, Sternów, Przybosiów. W ich wspomnieniach jawi się jako wcielenie ruchu, zmienna, zachwycająca postać, która pozostawiała po sobie wrażenie niedosytu. Kiedy poznała diagnozę swojej choroby, pracowała w zapamiętaniu, by namalować każdy kolejny obraz, chociaż jeszcze jeden. Jej prace wciąż zdumiewają nowatorstwem pomysłów, inspirują, prowokują. Nie umarła, twierdzili zgodnie jej bliscy. Słuchajcie, naprawdę polecam wam. To jest świetna książka. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że mam Jaremiankę na spisie moich lektur obowiązkowych. Ale przyznam wam się do jednej rzeczy. W czasie pandemii rozwijaliśmy się, zrobiliśmy postępy w różnych sferach, ale jeśli chodzi o czytelnictwo, to ono u mnie po prostu padło. Bo tak, ja z jednego telefonu zaufania dla seniorów przeniosłem się potem do drugiego, biegałem na próby do teatrów, mieliśmy tutaj spotkania, no i po prostu lista lektur obowiązkowych ciągle rosła. Już jest taka, że ja nie wyrabiam, zrobiłem sobie specjalną półeczkę na książki, które czekają na przeczytanie, żeby je po prostu widzieć. Także taka jest moja sytuacja, ale obiecuję sobie i wam tutaj, że nadrobię zaległości. Ale właśnie, bo a propos, jedną książkę udało mi się przeczytać i wyobraźcie sobie też biografię. Biografia Romana Polańskiego, Roman by Roman. No i okazuje się, że sytuacje i zdarzenia nie są zero-jedynkowe. I zapadła mi bardzo w pamięć jedna rzecz. Mam tutaj akurat tę książkę, fragment, sam Roman pisze tak. Chciałbym, aby czytelnik nie zapominał, że książka ta została napisana ponad 30 lat temu. Kiedy czytamy ją dzisiaj, wydaje nam się, że żyliśmy wówczas na innej planecie.
już nie pamiętamy, do jakiego stopnia nasze społeczeństwo było wolne i tolerancyjne. Też Wam bardzo polecam tą książkę, bo to jest jednak wybitny artysta i zawsze trzeba dostrzec kontekst kulturowy, społeczny i w sumie przede wszystkim człowieka. Przepraszam, kochani, za spóźnienie, już chwilę, ale muszę zapalić. Kochani, słuchajcie, wakacje, od wakacji przejęłam nowe obowiązki. Dlatego będziemy musieli troszeczkę przemeblować nasz harmonogram spotkań. Ja chcę zająć się opuszczonymi seniorami po zamykanymi w domach, w małych mieszkankach, takich klitkach, do których nikt nie zagląda. Nikt! Nawet dzieci nie zaglądają. One tylko raz w tygodniu przynoszą jakąś karmę i zostawiają pod drzwiami. Tak, karmę. Bo nawet tego, co przynoszą, nie można nazwać jedzeniem. To są jakieś stare rzeczy, jakieś, nie wiem, najtańsze, przecenione rzeczy z hipermarketu i po prostu tak rzucone, a sumienie takiego synalka córeczki jest czyste, bo w końcu nakarmiła, prawda? Więc tym chcę się zająć, kochani. Ponieważ ci ludzie są całkowicie samotni. Oni są po prostu pozostawieni sami sobie, tacy rzuceni na łaskę losu i niestety też sami umierają. A przecież wychowali, prawda? Wychowali. Prowadzili do szkoły, kształcili, zarabiali te ciężko pieniądze, żeby inwestować w te dzieci. Kupowali ciuchy, kupowali najdrobniejsze zachcianki. I jeszcze z pensji, z emerytury odkładali na wakacje, na mieszkania, na to, żeby tylko pomóc. A teraz co? No i z taką łatwością słyszy się na ulicach, jak mówią, no nie widzi pani, że pani matka jest zagłodzona, że jest, nie wiem, brudna, że jakby niezadbana. I taki jeden z drugim odpowiada, no ale moja mamusia czy mój tatuś mają Alzheimera i po prostu zapominają jeść i się umyć. O Matko Boska, naprawdę, to jest jakby nagle cały naród zachorował na demencję albo Alzheimera. To jest nieprawdopodobne. Zbiorowa choroba, nowa pandemia. A przecież taki synalek teraz po prostu za te pieniądze się po prostu dobrze bawi. Nie ma żadnych wyrzutów sumienia. I tym się chcę zająć, bo wyobraźcie sobie, że oni nawet nie wysyłają do lekarza. Nawet nie wysyłają na jakąś rehabilitację, żeby tym osobom pomóc. To jest po prostu porażające, naprawdę porażające. I w tym chcę się właśnie zająć. Ja chcę poruszyć sumienia społeczeństwa, żeby zapamiętali, że taki rodzic, dziadek, starszy człowiek to jest po prostu człowiek. I że musi mieć szacunek, musi mieć po prostu szacunek. Naprawdę, kochani. No, to tym się będziemy zajmować. I co? No to co, ja może, słuchajcie, ja muszę po prostu ochłonąć. Ja niedługo do Was wrócę, dobrze? Gadajcie sobie dalej i ustalajcie szczegóły, tak jak zgodnie z harmonogramem. No to pa!